Pochylmy na chwilę nasze głowy, pomódlmy się. Dobry Boże, uwielbiamy Ciebie z całego serca za Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, który cierpiąc umarł za nas, za nasze grzechy na krzyżu. Bardzo Tobie dziękujemy za to, Boże Ojcze, że jedynego swojego Syna, jednorodzonego Syna, Panie, nie wahałeś się oddać za nas. I my chcemy doceniać, Panie, wagę ofiary Pana Jezusa Chrystusa. My chcemy być tymi, którzy bardzo poważnie podchodzą do nowego życia, które nam dałeś dzięki zbawieniu, dzięki wyznaniu grzechów, które nam przebaczyłeś, Panie. Uwielbiamy Ciebie za to, dlatego prosimy Ciebie, skieruj nasze drogi na drogi pokoju, Panie. Skieruj nasze serca też ku Słowu Twojemu, tak żebyśmy byli zbudowani przez Twoje Słowo, żeby ono nas podniosło, żeby nas napomniało, ale żeby też Boże Wszechmogący życie do nas przychodziło, Twoje życie. Prosimy Ciebie o to z całego serca. Amen. Amen. Dzisiaj chciałbym mówić na temat obrzydzenia, nienawiści. Rozważaliście kiedyś takie słowo o obrzydzeniu? Myśleliście kiedyś o tym? Bo my najczęściej tak, wiecie, tematy w zborach to są takie: Bóg nas kocha, Bóg jest dobry, Bóg nas błogosławi, dary Ducha Świętego, to są te, które lubimy. Natomiast ostatnio, naprawdę tak z miesiąc temu zacząłem myśleć o tym, ciągle chodziło za mną, żeby sprawdzić, jakie rzeczy brzydzą Boga. Wiecie, my też się brzydzimy niektórymi rzeczami. Brzydzicie się niektórymi rzeczami? Ja przeczytałem coś takiego. Przychodzi, wybaczcie za określenie, obrzygany facet. Taki pijak, który jest zniszczony przez życie. Wiecie, schorowany, śmierdzący, obrzygany, powtórzę to jeszcze raz, wyciąga 5 zł, czy tam 10 zł w drobnych i mówi: daj portfel, dosypię ci. Ilu z nas byłoby chętnych wziąć te 5 czy 10 zł? W drobnych. Ilu by wziął? No przecież, podobno pieniądz nie śmierdzi. Myślę, że większość z nas, abyście widzieli, że te obklejone ręce takie jeszcze, wiecie, no nie będę się może za bardzo wywnętrzał tutaj nad tym i wrzuca wam takie poklejone pieniądze, się nie chcą rozkleić wam w tym portfelu, te drobne. Nie wiem, ilu z was by chciało takie pieniądze. I pomimo tego, że sam pieniądz w sobie ma określoną wartość, dla nas przestaje to mieć wartość, po prostu nas to brzydzi. Można wiele rzeczy sobie, na przykład ktoś lody polewa sobie, nie wiem, wodą od ogórków z musztardą. No nie wiem, no różne sobie można myśleć i brzydzi. Ktoś niech sobie pomyśli, że nie wiem, żabę bierze na dłoni, tak ją gładzi, taka, albo myszkę. Są rzeczy, które po prostu w nas, ludziach, w naturalny sposób sprawiają, że czujemy obrzydzenie. Czujemy też obrzydzenie do ludzi nieraz. I doczytałem sobie, że najwięcej obrzydzenia do ludzi, ludzie do ludzi odczuwają na przykład w Indiach. Że tam jedni drugimi się brzydzą. Że ci są gorsi, ci są lepsi, ci są tacy, ci są inni. W kulturze Zachodu jest tego mniej, dlatego że my mamy taką słuszną linię. Że każdy ma swoje prawa, że wszyscy ludzie są równi. Więc logika nam podpowiada, że nie mamy prawa się brzydzić innym człowiekiem. Ale ja pamiętam, wiecie, kiedy byłem młodym chłopakiem, dojeżdżałem, znaczy pracowałem na Śląsku i była pewna pani na dworcu. Ona chodziła, miała nogi owinięte w worki nylonowe, włosy, no trudno by mi było wam opisać, jak te włosy wyglądały, to nie były włosy, bo coś zlepione. Śmierdziało tak od tej pani, że po prostu trzeba było uciekać. Jak ona gdzieś się usiadła, to trzeba było przenosić na drugą stronę gdzieś tam dworca, uciekać, chyba że tam z wiatrem czy pod wiatr jakoś trzeba było się ustawić. I ona miała pewną metodę. Wchodziła do baru, na przykład schylała się, te włosy tak zwisały nad zupą komuś. Ludzie zostawiali zupę, odchodzili, na tą zupę sobie jadła. To był taki motyw. Kiedy ludzie mieli dosyć i wzywali policję, to ona wyzywała policję. Oni jej nawet nie brali do radiowozu, bo nie było sensu. Ona i tak nawrzeszczała, tylko na nich tam była dosyć agresywna. No naprawdę tak brzydko pachniała, tak śmierdziała, że po prostu była niewyróbka. Więc w naturalny sposób myślę, że aby taka pani przyszła do zboru, kto z was miśka by założył, przytuliłby ją? No trzeba by było. No właśnie, wiecie, są sprawy że i ludzie również mogą być w takim stanie, że to nas brzydzi. Również może nas brzydzić nie wygląd zewnętrzny, a na przykład mamy od razu obrzydzenie do czyjegoś zachowania, do sposobu bycia. Może ktoś być takim kobieciarzem, wszystko sprowadza do seksu, że po prostu kiedy rozmawiamy z nim, to w środku czujemy wręcz obrzydzenie, że to jest tak okropne zachowanie.
Może ktoś czuć obrzydzenie do kogoś, kto poniża innych. I to nie jest tylko kwestia zwykłej niechęci, to jest wręcz obrzydzenie. I wiecie, zacząłem czytać sobie w Piśmie Świętym o tym, że Bóg brzydzi, Boga brzydzą pewne rzeczy. I my, jako ludzie, którzy kochają Boga, powinniśmy wiedzieć, w czym Bóg ma upodobanie, ale co Go też brzydzi. Bo może się okazać, że robimy rzeczy, zachowujemy się w sposób, który jest obrzydzeniem dla Boga i będziemy przegrywali. No bo jak Bóg, który się brzydzi naszą postawą, brzydzi się pewnymi rzeczami, które wykonujemy, robimy, a my oczekujemy błogosławieństwa. A Bóg mówi, nie, ja po prostu mam odruch wymiotny. Znacie ten fragment w Piśmie Świętym, to jest zapisane w objawieniu świętego Jana o letniości, o gorącości i o zimnie. Powinieneś być gorący lub zimny, a także źletni, ja cię wypluję, czy zwymiotuję cię z moich ust. Dokładnie tak trzeba było przetłumaczyć to. Że letniość, taka byle jakość, życie, w którym nie ma tego porywu serca, nie ma tej namiętności dla Boga, miłowania ludzi. Bóg mówi, ja się brzydzę takim życiem. Takie życie nie ma sensu. I można mieć obrzydzenie do takiego życia. Obrzydzenie lub chociaż niechęć. Pamiętam Roberta Grzesińskiego, który mi zwiastował Ewangelię. Jego wielką bolączką było to, gdy patrzył na rodziców, patrzył w ogóle na dorosłych ludzi. Mówi, przecież to życie jest bez sensu. Idą do pracy, przychodzą do domu, idą do pracy, przychodzą do domu, idą do pracy, przychodzą do domu i tak całe życie. I mówi, nie było widać jakby większego celu w tym. Oczywiście celem dla nas jest wychowanie dzieci, ale wychowaliśmy dzieci i co dalej? I tylko praca, dom, praca, dom, praca, dom i tak ma wyglądać nasze życie? No można się zniechęcić do takiego życia. Życie musi mieć cel, musi mieć sens. I sens naszemu życiu nadaje Jezus Chrystus. I teraz jeżeli my nie nauczymy się sprawdzać, co Bogu się podoba, do czego On czuje obrzydzenie, naprawdę możemy być ludźmi, którzy sami siebie okłamują, że jest dobrze w miejscu, gdzie jest źle. Ja będę czytał różne fragmenty, bo sobie powypisywałem je. Amen? I wiadomo, że zawsze pewne rzeczy nas bardziej brzydzą, czy zniechęcają do siebie, inne rzeczy mniej. Jeżeli ktoś będzie miał brudne ręce, nie wiem, malarz otwarty, no raczej podacie rękę, no najwyżej ją umyjecie, będzie trochę brudne. Ale jak ktoś by miał, wiecie, nie wiem, no wybaczcie się taki temat, to może to powiem. Jakby ktoś miał posmarkaną rękę i wam poda, to raczej nie podacie mu tej ręki. Są rzeczy, które budzą w nas obrzydzenie. Czyli te wydzieliny ludzkie, no budzą obrzydzenie. I ja to specjalnie mówię i tak sobie postanowiłem, że na konwenanse tutaj kaznodziejskie nie będę patrzył. Parę takich tekstów, które już powiedziałem, no może ktoś powie, no nie wypada. No ale jak wzbudzić obrzydzenie w kimś, jak się nie powie o tym? Możemy sobie jeszcze wymyślić coś innego. Na przykład młodą dziewczynę, która szuka seksu ze starymi ludźmi. Też można mieć obrzydzenie. Prawda? Albo stosunki homoseksualne. Ja pamiętam pewnego brata, który kiedyś opowiadał o stosunkach homoseksualnych, mówi tak, nie, ja nie mogę, ja sobie to nawet już wyobrażam, nie, obrzydzenie takie mam, że już nie wyrabiam. Po prostu niektóre rzeczy napawają nas niechęcią i wiadomo, opinia publiczna teraz jest tak urabiana, że stosunki homoseksualne są okej, że to po prostu człowiek tak wybiera. Tak, my się z tym zgadzamy, ludzie tak wybierają, ale nikt nie może zmusić mnie do tego, żebym nie czuł obrzydzenia tam, gdzie czuję obrzydzenie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo dla mnie to jest coś wbrew naturze. Coś, czego Bóg nie zaplanował dla człowieka w ten sposób. A że tak jest, tak, ja się z wieloma grzechami muszę zgodzić, że takie istnieją na tym świecie, ale to nie oznacza, że ja muszę się zgodzić, że to jest poprawne. I my powinniśmy, tam gdzie Bóg mówi, że coś jest złe, mówić, że to jest złe. I nawet jeżeli ktoś ma kłopoty, wiecie, no ja z wieloma homoseksualistami się modliłem, nie ma problemu, jeżeli oni szukają Boga, Bóg będzie ich uwalniał. Tak z każdego innego grzechu. Amen? Ale może się okazać, że coś, co Bóg mówi, że to jest obrzydliwe w jego oczach, człowiek mówi, nie, to jest normalne. Z białego czarne, z czarnego białe, wszystko podwracane. Dlatego, bracia i siostry, naprawdę trzeba wiele rzeczy w naszym życiu zmienić. Na przykład dla Boga może być obrzydliwe to, że nas nie brzydzi niemoralne życie ludzi. Wiecie, o co mi chodzi? Że my się zgadzamy z tym. I Bóg patrząc na to mówi, brzydzi mnie taka postawa.
Wy powinniście mieć niechęć do tego, wy powinniście ludzi ratować, głosić Słowo Boże, pokazywać, gdzie jest prawda, jak jest, jak Słowo Boże określa normalne życie. A mówi, no taki jest świat, taki jest świat, taki jest świat. I mówi, nie podoba mi się to. Może przejdę teraz do Słowa Bożego, przeczytam wam kilka fragmentów z Pisma Świętego, które o tym mówią. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś był pewien chłopak u nas w zborze i on miał świerzb. Najlepsze jest to, że pamiętam, ja się normalnie z nim przywitałem i później go pytam, co masz na rękach, co to za choroba, on tam swoje odpowiadał, ja mówię, nie, według mnie to jest świerzb, masz iść do lekarza, żeby ci jakąś maź zapisał i tak dalej. Ale wiecie, idę i tak mnie wszystko swędzi. I mówię, tak nie, mówię, no nie zgadzam się na takie coś. Mówię, jeszcze czego. I wiecie, któraś siostra mi opowiadała, ona nawet się z nim nie przywitała, ale wystarczyło, że popowiadaliśmy trochę, to ją w domu wszystko swędziło. Więc to, że mam jakąś niechęć od razu, po prostu to nie jest tylko kwestia fizycznego kontaktu, to jest też wewnętrzne. To w psychice może być, w emocjach naszych. Dlatego wiele rzeczy, które w naszym życiu my przeżywamy, musimy zastanowić się nad tym, czego Bóg nie lubi, żeby tego nie robić. Albo żeby naprawić w tym miejscu nasze życie, jeśli wykonujemy rzeczy, działamy, żyjemy tak, jak się Bogu to nie podoba. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to słuchajcie, mówimy, że Boga kochamy, a robimy Mu niejako na złość. On zaplanował dobre życie dla nas, a my sobie powymyśliliśmy swoje życie, powymyślaliśmy sobie swoje sposoby na życie, swój sposób zachowania, a Bóg mówi, ale mnie to brzydzi. I co powiem, to masz problem, Panie Boże? Odwrotnie, my mamy problem. I teraz tak, dlaczego chcę zwrócić uwagę na to, co się Bogu nie podoba? Bo chcę też, żebyśmy zwrócili uwagę na uczucia Boga, na Jego postrzeganie świata, życia, jak On patrzy na to, bo najczęściej niestety, bracia i siostry, jesteśmy jak małe dzieci, egoistyczni. Ciągle mówimy o sobie, o swoich problemach, mówimy, co nas boli, co nam się podoba, co nam się nie podoba, a nie zastanawiamy się nad tym, co Bogu się podoba. Przecież my jesteśmy stworzeni po to, żeby Bogu się podobać, żeby Jemu chwałę przynieść. Bóg nie jest dla nas, ale my dla Boga. Dobrze mówię czy źle? To się może nam nie podobać, ale my jesteśmy dla Boga, a nie Bóg dla nas. My jesteśmy dla uwielbienia Jego chwały. A to, że Bóg jest dobry, to jest nasze szczęście. Bracia i siostry, to jest nasze szczęście, że Bóg, Stwórca, jest wspaniały i dobry i tak bardzo nas miłuje. Zobaczcie. Łukasza 16:15. I powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze, gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Z tego króciutkiego fragmentu dowiadujemy się, że jeżeli będziemy chcieli uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, to jest obrzydliwe przed Bogiem. Bo inną sprawą jest to, że jesteśmy usprawiedliwieni w Jezusie i jesteśmy sprawiedliwi. To jest fakt, który uczynił Jezus. Ale chwała należy się do Jezusa. Natomiast jeżeli my żyjemy tak, żeby ludzie nas podziwiali, jak ci faryzeusze, jeżeli my tak żyjemy, żeby ludzie nas podziwiali, jacy to jesteśmy wspaniali, jak to, nie wiem, jacy to duchowi jesteśmy, jak się wspaniale modlimy, to Bóg patrzy na to i mówi, to jest obrzydliwe. My się męczymy z modlitwą, a Bóg mówi, to jest obrzydliwe dla mnie. Nieraz modlitwy nasze, jeśli mamy złą postawę, wcale nie są przez Boga przyjmowane. Są modlitwy, które wręcz gniew Boży na nas mogą ściągnąć, jeżeli będziemy się źle modlili. Dobrze mówię, czy źle? No jeżeli ja zacząłbym się modlić o śmierć dla wrogów, no to kto tu ma kłopoty? Wrogowie czy ja? Biblia mówi, że nieprzyjaciół mamy błogosławić. Mamy się modlić za nich, a nie modlić się o śmierć dla nich. No chyba, że ktoś to rozumie, ten werset. Módlcie się za nieprzyjaciół na zasadzie, że modlimy się o śmierć dla nich. Na pewno nie. Chrystus, kiedy go bito, kiedy wkładano mu koronę cierniową, kiedy go poniżało, on powiedział, Boże, wybacz, Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co robią. On im wybaczał, a nie modlił się o to, żeby Bóg posłał aniołów, którzy całą tą tłuszczę do piekła żywcem zagonią. Więc jeżeli chcesz przed ludźmi błyszczeć, jesteś w złym miejscu. Dla Boga jest to obrzydliwe. Bóg kocha prostotę, szczerość. Prostota nie oznacza prostactwa. To też trzeba dobrze zrozumieć, bo nawet w Biblii są takie tłumaczenia, że Bóg objawia się prostaczkom. To nie chodzi o prostaków takich. Tu nie chodzi o negatywne, pejoratywne znaczenie słowa prostota.
Chodzi o ludzi szczerych, prostych, którzy za dużo nie kombinują, nie filozofują. Jeśli Bóg tak powiedział, to to przyjmuje i koniec. To jest taka prostota. Jeśli chcecie, żeby ludzie was podziwiali, czy ja bym tak chciał, to jesteśmy w bardzo złym miejscu. Jeśli się modlisz tylko po to, żeby ktoś cię zauważył, jesteś w bardzo złym miejscu. To jest obrzydliwe dla Boga. To, co jest wyniosłe u ludzi, to, co ludzie mówią, że jest takie wspaniałe, jest obrzydliwością u Boga. Ja nawet powiem wam szczerze, bardzo proste odniesienie. No w polskiej telewizji gdzie indziej pełno gwiazd jest. Gwiazda i gwiazda i gwiazdeczka i gwiazdor i gwiazda i gwiazda. A później wystarczy, wrzućcie kogokolwiek z tych znanych ludzi nazwiska w internecie, to prawie przy każdym znajdziecie rozwody, jakieś dziwne rzeczy i tak dalej. To co to za gwiazda? Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest osoba, która ma na przykład jakiś talent aktorski, czy ładnie śpiewa, ale gwiazda? Żeby być gwiazdą, trzeba coś reprezentować. Sam talent nie wystarczy. Amen? Bo prawdziwa gwiazda, no to i charakter musi mieć też gwiazdorski wtedy. Taki, z którego można brać przykład. I życie, z którego można brać przykład. Bo jeżeli ktoś jest gwiazdą, czyli taką osobą, którą inni chcieliby naśladować, a tam nie ma co naśladować. No co, rozwody będziemy naśladowali? Będziemy dziwne plotki, pomówienia? Nie ma sensu. Następny. Może otwórzmy Księgę Powtórzonego Prawa 17:1. Nie będziesz ofiarował Panu Bogu swemu cielca ani owcy, na którym jest wada, jakikolwiek brak, gdyż jest to obrzydliwością dla Pana Boga Twego. I tu trzeba nazwać to po imieniu. Bogu nie dajemy resztek. Nie dajemy tego, co zbywa, a to, co najlepsze. Słuchajcie, Bóg nie wahał się oddać za nas swojego Syna, jedynego, Jezusa Chrystusa. Chrystus nie wahał się sam oddać swojego życia za nas. A my Bogu dajemy opłaty. I to mówię i o czasie, i o finansach, i o talentach. I może się okazać, że wszystkie swoje siły włożysz w pracę, żeby zdobyć pieniądze, ale jeżeli będzie praca Kościoła, będzie praca nad zdobyciem dusz, to się do tego nie przyłożysz. To jest obrzydliwe. A zwłaszcza, wiecie, to jest nie fair, kiedy nie dajemy z siebie dla Boga, dla Królestwa Bożego, może tak to nazwę, dla Królestwa Bożego. Bo praca w Kościele, w sensie takim, że robimy, nie wiem, spotkanie Kościoła licznego, pomagamy biednym, głosimy Ewangelię, no coś staramy się zrobić, żeby ludzi przybliżyć do Jezusa. Jeżeli w tym nie bierzemy udziału, bo nam się nie chce, a wszystkie swoje siły wkładamy w pracę, żeby zdobyć pieniądze, to jak Bóg ma na to spojrzeć? A jeszcze na dodatek przychodzimy i mówimy, Boże, błogosław mnie. No ale w czym ma nas Bóg błogosławić wtedy? Żebyśmy jeszcze mniej czasu mieli dla Niego, albo jeszcze mniej służyli Jemu, a jeszcze więcej mieli pieniędzy, za które zrobimy nadal to, co chcemy, a nie to, co chce Pan Bóg. Rozumiem, my musimy sobie to rozważyć w życiu, jak to wygląda. Ja nie mówię o tym, że mamy nie pracować, my wszyscy mamy pracować. I mamy pieniądze zdobywać. I za te pieniądze mamy rodzinę utrzymywać. I Bóg daje nam hojnie ku używaniu. Bóg naprawdę daje nam zdrowie i możliwości. Pamiętam czasy, kiedy w Krotoszynie, jak dobrze policzyłem, wtedy 11 osób nie miało pracy ze zboru. Cały rok się modliliśmy po kolei, te wszystkie osoby dostały pracę. A to był, pamiętacie może ci co są trochę starsi, to wiecie, jakie były czasy z tą pracą, że naprawdę tej pracy nie było. A Bóg dawał tą pracę. Ale teraz te pieniądze nie są tylko dla nas. Te pieniądze są też po to, żeby Królestwo Boże można było rozszerzać. Amen? Wiecie, fajnie by było, gdybyśmy mieli wujka w Ameryce i wujek w Ameryce co miesiąc wysyła nam czek na, nie wiem, na z 20 tysięcy dolarów. Czy więcej? Więcej, nie? Więcej. A co? Niech nas błogosławi. 100 tysięcy. Wiecie, to by było coś okropnego, bo my byśmy nic z siebie nie dawali, tylko ktoś by dawał. A my byśmy mówili, Bóg jest dobry i ten brat jest dobry tam w Ameryce. Aleluja, jaki Boże, jesteś dobry. I na wycieczkę nam wystarczy, i na wczasy nam wystarczy, i na wszystko nam wystarczy. A może ewangelizację byście zrobili dobrze, jak za 2 miesiące wrócimy z urlopu. Rozumiecie, na wszystko mamy czas nieraz w życiu. I tak trzeba to rozważyć. Powiem też, nawet w życiu rodzinnym. My oczywiście dzieci musimy wychowywać i musimy mieć dla nich czas.
ale może też się stać tak, że dzieci są wymówką, żeby nic więcej nie zrobić, bo ciągle przy dzieciach tylko jesteśmy. Rozumiecie, co mi chodzi? Gdy dzieci są maleńkie, my 24 na dobę jesteśmy dla tych dzieci. Tak jest życie skonstruowane. Ale gdy dzieci rosną, to ta zależność powinna się troszkę zmniejszać chyba, nie? Że my zaczynamy mieć czas dla Bożych spraw. I teraz nie jest tak, jak ktoś powie tak, no ale co ja mam robić? No to zacznij się modlić, co masz robić. No to zacznij się modlić, jaki jest plan Boży dla twojego życia. To spędź właśnie czas z Bogiem, bo to się Bogu podoba, kiedy szukamy Jego woli. Amen? No, dzisiaj wiem, że za głośno to amen nie będzie, ale dam radę. Nie możemy Bogu dawać resztę. Nie będziesz ofiarował Panu Bogu swemu cielca ani owcy, na których jest wada. No wyobraź sobie, że ktoś ma stado owiec, wybrał kulawą, ślepą, nie wiem, garbatą i mówi, to dam Bogu, bo Bogu to tam wszystko można dać. A cała ta historia z tym kazaniem w ogóle zaczęła się właściwie, przypomniała mi się, gdy słuchałem sobie Ewangelii Maria i Marta, cała ta historia związana z tym flakonikiem, który rozbiła, natarła nogi Jezusa i pachniało. Nie wiem, czy pamiętacie, co uczniowie wtedy powiedzieli. Na cóż ta strata? Można było to sprzedać za 300 denarów i rozdać ubogim. Czyli dla nich Jezus nie był tak cenny, jak ci biedni. I kiedy dla Jezusa ktoś coś zrobił, to była strata. I teraz, jeżeli ktoś biega za pieniędzmi, to jest zysk. Natomiast jak robi coś dla Jezusa, to jest strata. Jezus, wiecie, co jest ciekawe? On jakby nie popatrzył wtedy na siebie, tylko mówi tak, no czemu jej przykrość robicie? Tak jest napisane. Czemu jej przykrość wyrządzacie? I do tego człowieka mówi, przyszedłem, nie umyłeś moich nóg, nie dałeś mi wody do obmycia. A ona cały czas łzami zrasza, włosami wyciera. Namaściła mnie, potupa alabastrowy słoik olejku. Słoik olejku kosztował 300 denarów. Denar to jest dniówka, gdzie indziej jest napisane. To jest 300 dni, czyli nazwijmy to roczną pensję, wydała na Jezusa. To jest tak, jakby ktoś z nas, no przeliczcie, roczna pensja, weźmy 10 wypłat po 2000. I ktoś przynosi, mówi 20 tysięcy na ewangelizację, proszę bardzo. Żeby Jezus był wywyższony. I ktoś powie, jaka strata? Samochód byś kupił, fajną brykę. No może taką całkiem fajną nie, ale taką dosyć. Jeszcze nawet na wczasy byś pojechał. A ty to na ewangelizację dałeś? Coś w tym stylu to jest. Że ludzie to, co dla siebie mogą wziąć, to mówią, że to jest zysk. Natomiast to, co dla Jezusa by oddali, to jest strata. A ja wam powiem, że niezależnie od tego, jak kto myśli, poprawne myślenie jest takie. Bóg daje nam życie i zdrowie. I jeśli uważasz, że oddanie czegoś Bogu jest takie tragiczne dla ciebie, może się zdarzyć, że tego zdrowia ci zabraknie. I nie będziesz miał ani wiary, ani siły, żeby przyjść do Boga po pomoc. I po co ci te wszystkie pieniądze, które będziesz miał? Wszystko, co zdobyłeś, to i tak wydasz w końcu na lekarza. A nawet lekarze, jak są wierzący, to w końcu mówią, ja już Panu nie pomogę, czy Pani nie pomogę, tylko Bóg może Pani pomóc. Amen? Więc koło się zamyka. I tak trzeba przyjść do Boga. Tylko nie przychodzimy do Boga z dobrym sercem, tylko przychodzimy, jak nas przyciśnie, jak nas po prostu zło gnębi, jak choroba nas wykańcza, jak śmierć przychodzi. Nie może tak być, bo lata nam upływają, a my mamy dawać Bogu to, co najlepsze. Amen? Jeżeli uczylibyśmy o dziesięcinie, powiedzcie mi, dziesięcinę się daje na początku czy na końcu miesiąca? Jak wypłatę dostajemy, czy jak nam się pieniądze kończą? Ja pamiętam kiedyś pewne małżeństwo w pewnym zborze. Skarbnik był taki bardzo twardy. On sobie zrobił listę, byli członkowie zboru, no a potem mówił, dziesięciny jeszcze nie zapłaciłeś. I on czekał na dziesięcinę. I ludzie się tłumaczyli, bo nie mam, bo coś tam, bo coś tam. I on mówi, jak nie masz? Bo kupiłem szafy i raty spłacam. On mówi, to przecież ja też mogę szafę sobie kupić, będę raty spłacał. To za co wynajmiemy pomieszczenie? Za co je ogrzejemy? Mówi, jak to ty będziesz sobie szafy kupował, a reszta będzie dawała dziesięcinę. I on był taki twardy. I ja tak mówię, wiesz, no z jednej strony dobrze mówisz, tylko mówię, no chyba tak trochę za mocno się emocjonujesz, bo tych ludzi trochę, wiecie, że ktoś może nie dawać finansów. Ja już zaznaczam na Królestwo Boże. Korzysta z tego, co inni dali, ale jak mu powiesz, że ma dać, to się obrazi. Może tak być? Może, no jak ktoś może w ogóle pieniądze chcieć ode mnie? Bracie, siostry, tak, bo w Biblii jest napisane, że mam być hojni, że na wszelką dobrą sprawę mamy łożyć. To przecież Biblia o tym mówi. To nie jest mój wymysł.
Amen? A nawet jeżeli byś nie kupił sobie nowszej szafy, a za te twoje pieniądze by było zrobione kilka ewangelizacji, ktoś by się nawrócił, nie warto? No tylko zależy, jakie mamy patrzenie. Bo możemy patrzeć tylko na to, co dla nas jest dobre i wygodne, a możemy patrzeć na to, co się Bogu podoba. Dlatego ten temat o tym obrzydzeniu. Następnie. Ta sama księga, 18 rozdział, 9 werset. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Zasada była bardzo prosta. Bóg powiedział tak: ja jeszcze nie wypędzę ludów z ziemi Kanaan, bo nie dopełniła się miara ich grzechów. Kiedy się dopełniła miara ich grzechów, kiedy przekroczyli pewną linię, którą Bóg wyznaczył, powiedział: dotąd wytrzymam, a później będę was karał. Przekroczyli tą linię, to wtedy Bóg ich zaczął wypędzać przed Izraelem. I Izrael powiedział tak: ja ich wypędzam, ale nie żyjcie tak, jak oni żyli. Bo teraz jeżeli ludzie, którzy nie kochali Boga, źle żyli, zostali wypędzeni, to ludzie, którzy poznali Boga i tak samo źle żyją, to chyba jeszcze szybciej powinni być wypędzeni. Bo świadomość jest inna. Jeżeli mamy świadomość grzechu, wiemy, kim jest Jezus Chrystus i świadomie grzeszymy, no to chyba jesteśmy w gorszej sytuacji niż nieświadomi grzesznicy, którzy Boga obrażają swoimi grzechami, ale nieświadomie to robią. Amen? Jeżeli ktoś w Polsce, kto nie zna Słowa Bożego, oddaje cześć obrazom, a ktoś, kto zna Słowo Boże, pójdzie oddawać cześć tym obrazom, kto ma większy grzech, jak myślicie? Ten świadomy. Dlatego bądźmy świadomi, żeby nie naśladować stylu życia, jaki mają ludzie na tym świecie. Oczywiście zaznaczam, mamy dzieci, mamy domy, samochody, na wczasy jedziemy, to jest wszystko normalne. Ale pewien styl życia, który hołduje pieniądzowi, który hołduje seksowi, hołduje hedonizmowi, w sensie tego dobrego życia, miłego, wesołego, przyjemnego. Powiedzcie mi, czy Jezus Chrystus nie poświęcił wszystkiego dla nas? I jeżeli przyszedłby do kogokolwiek z nas, naprawdę może tak zrobić i powie: a od ciebie wymagam tego. I to będzie duża strata tak na pozór, po ludzku dla ciebie. Co nie ma prawa do tego, żeby tak zażądać od nas? Ja się kiedyś modliłem, bo czytałem sobie o tym, że przyszedł bogaty młodzieniec do Jezusa, a Jezus mówi: idź, sprzedaj wszystko, co masz. I ja tak mówię: Boże, tylko nie rób mi takiego numeru. Bo ja nie wiem, co ja zrobię. Przychodzi Bóg do Krystiana i mówi tak: Krystian, proszę sprzedać samochód i na ewangelizację dać pieniążki. No jak myślicie? Większość z nas, mówię o Krystianie akurat, bo ma nowszy samochód, bo wiecie, jak stara tam bryka by była, to jasne, Boże, oddam ci, będę miał mniej kłopotów. Właśnie to bez skazy oddajemy, to co jest jeszcze, to co jest fajne. I często jest tak, że Bóg przychodzi i mówi, tak wiecie, to jest impuls nieraz. Posłużę się kościołem ulicznym. Daj stówę na kościół uliczny. Precz, szatanie, ja mam dużo wydatków. Precz, będziesz mnie tutaj namawiał, żebym pieniądze dał na kościół. Że precz, kądził jakoś tam załatwi złotkiem. Precz. To są bardzo proste rzeczy. I my nie mamy radości zdawania później. Rozumiecie? Mamy radość skupowania pewnych rzeczy, ale nie mamy radości zdawania. Biblia mówi, że większa radość jest zdawania niż brania. I jeśli nie dajemy, to radości zdawania nie poznamy. Po prostu nie poznamy. Jesteśmy o tyle ubożsi. Następnie. Niech się nie znajdzie u ciebie taki, który przeprowadza syna swego czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Skrócę to może. Ten fragment mówi o tym, żeby się nie mieli nic wspólnego z okultyzmem. Ani z modlitwami za zmarłymi, ani z wywoływaniem duchów. I teraz ktoś powie tak: no już nie przesadzaj, że tak mówisz. Wiecie, ja znam chrześcijan, którzy horoskopy sobie czytają. Co ma horoskop z chrześcijaństwem, powiedzcie mi? Więc jednak trzeba o tym mówić. Albo może nie idziemy do wróżki, ale pozwalamy, żeby dzieci miały gry demoniczne i grały w nie. Bo są gry naprawdę na 100% demoniczne. Albo bajki demoniczne. Są bajki, które... Ja sam chyba rozstroju nerwowego dostałem, te bajki oglądam na stałe.
Więc obowiązkiem rodzica jest przypilnowanie i oglądanie może z dzieckiem bajek i tłumaczenie, które są złe i dlaczego one są złe. A jeśli dziecko jest uparte, to w końcu najpierw przychodzi taki czas, kiedy mówimy nie i koniec, bo jestem twoim rodzicem. I tych bajek nie będziesz oglądał. Albo może taka forma trochę przekupstwa. Ja nie pamiętam, ale mi się zdarzyło z Michałem moim parę razy. Mówię, Michał, jak to odrzucisz, to pójdę kupić jakąś inną grę albo nie wiem, coś tam. I Michał mówi, dobra, zgoda. I wiecie, u mojego Michała było tak, że jak się zgodził, to już tam tak ledwo coś tam pomarudził jeszcze, że może ewentualnie, mówię, już była umowa i koniec. Ale to jest obowiązek rodziców. A rodzice często wolą po prostu, nie chce dziecko robić co chce w internecie, gry, bajki, ogląda jakie chce, bo mają spokój w tym czasie. A co to za spokój, jeżeli my duszę dziecka sprzedajemy tak naprawdę? Bo dziecko ileś godzin siedzi nie z nami, nie ze Słowem Bożym, nie z naszą mądrością, tą ułomną, ale chociaż trochę nakierowaną przez Słowo Boże, tylko z jakimiś demonicznymi zachowaniami, bajkami, mocami, rzucanie mocy, rzucanie czarów i tak dalej. To jest obowiązek rodziców. Więc tak jak kiedyś ktoś niósł dziecko na ofiarę, to teraz jest taka spowolniona ofiara, która się przekłada może na lata, że nie wychowujemy dziecka tak, jak powinniśmy. A później będziemy zdziwieni, jak dziecko będzie nastolatkiem, że dziecko wymyka się spod kontroli. I powiemy, jakżeś ty to dziecko wychowała do żony. Wiecie, to jest w życiu coś takiego. Ja opowiadałem już kiedyś historię o dziewczynce, która się w nocy budziła, bo czarodziejkę z księżyca oglądała i w nocy ciągle jakieś koszmary później miała. Przestała oglądać, z tatą porozmawiałem, przestała oglądać, przestały się koszmary w nocy śnić dziecku. Amen? Mówię to też tak cicho, ale niech będzie. Nie będzie wśród córek izraelskich nierządnicy świątynnej, ani synów izraelskich nierządnika świątynnego. Nie będziesz wnosił do skarbca świątyni Pana Boga Twego zapłaty nierządnicy, ani ceny psa na podstawie jakiegokolwiek ślubu, gdyż obie są obrzydliwością dla Pana Boga Twego. To jest obrzydliwość. To jest też powtórzonego prawa 23:18-19. Kiedyś był ten kult nierządników świątynnych i nierządnic świątynnych, więc każdy, kto chciał się Bogu przypodobać, to najpierw szedł, odbywał stosunek kobiety z facetem, facet z kobietą. To takie prostytutki męskie i żeńskie, świątynne. I Bóg mówi, nie może takiego czegoś być. Ale dalej jest napisane nie tylko sam fakt, sam ten akt prostytucji tutaj, świątynnej, ale mówi, nie wniesiesz zapłaty za to. Czyli ktoś nawet by w taki sposób pieniądze zdobywał, to Bóg nie chce tych pieniędzy. Bóg nie chce nieuczciwych pieniędzy, tak samo. Jeżeli nieuczciwie zdobywasz pieniądze, a chcesz je dać do kościoła na służbę Bożą, nie dawaj, bo to nie są dobre pieniądze. To tam przyszedł mafiozo, który sprzedaje narkotyki, tysiące ludzi umiera, on pieniądze nam przynosi, my się cieszymy, że mamy pieniądze. Po co nam te pieniądze wtedy? Niech on lepiej narkotyki przestanie sprzedawać. Amen? Motywacja ludzi, którzy dają, też jest ważna. I jak zarobić te pieniądze, też jest ważne. Więc starajmy się po prostu być uczciwymi ludźmi. A im jakby bardziej jesteśmy osobami publicznymi, tym bardziej trzeba dbać o uczciwość. I oczywiście wiem, że są ludzie, którzy prowadzą firmy i są takie sytuacje, że naprawdę nieźle trzeba pogłówkować, co jest dobre, a co jest złe, bo są takie przepisy nieraz zaporowe, trudne. To już trzeba rozmawiać z tymi ludźmi, którzy mają czyste sumienie i umieją się obracać w takich klimatach. Żebyśmy też zbyt szybko nie osądzali wszystkich. My jako ci, którzy biznesu w jakiś sposób nie prowadzimy. Amen? Tak więc mamy nie wnosić do świątyni opłaty, tu akurat nierządnicy czy psa. No pies to wiecie, to się kojarzy też z nierządnikiem świątynnym. I dlatego nieczystość odpada. Nieczystość Boga brzydzi. Nawet te pieniądze, które są w ten sposób zdobyte, Boga brzydzą. Więc jeżeli mamy życie, w którym nieczystość w jakiś sposób ma do nas dostęp, trzeba pokutować, trzeba to wyrzucić ze swojego życia, bo Bóg się tym brzydzi. Amen? Biblia mówi o tym, żeby nie pożądać cudzego ciała. Że jeżeli mężczyzna patrzy pożądliwie na niewiastę, to już cudzołoży w swoim sercu. Takie rzeczy muszą być odrzucone. Każdy z nas ma własne ciało. Jeśli mamy żonę, mamy męża, oczywiście my
normalnie żyjemy ze sobą tak, jak Bóg przykazał, ale ja nie nazwę tego pożądliwością, tylko pragnieniem, pociągiem. Trochę inne to jest. To nie jest ta zła pożądliwość. Mamy to odrzucić. Pragnienia nasze są ku mężowi czy ku żonie. Spójrzcie, następne czytam. Dwudziesty piąty rozdział, 16 werset mówi, że obrzydliwością dla Pana Boga Twego jest każdy, kto tak czyni, każdy, kto popełnia bezprawie. Czyli jeżeli żyjemy, to aby nie było nad nami prawa Bożego, aby po prostu Bóg nie dbał o swoje prawa, które przekazał człowiekowi, i żyjemy, to aby Boga nie było, to jest obrzydliwe dla Boga. Bóg, który stworzył ten świat, a my Go nie chcemy słuchać. Dał nam prawa, my nie chcemy ich słuchać. Amen? Ostatnio sobie tak myślałem nad ewolucjonizmem. Wiecie, lubi mnie ostatnio sobie tak pomyśleć. I tak sobie pomyślałem, mówię, taka jarzębina, jarząb właściwie się nazywa to drzewo, rośnie z okna, je widać. I wiecie, że to drzewo przez miliony lat wymyśliło, że trzeba właśnie takie jagody pomarańczowe jeszcze mają być, mają takie w środku substancje, które ptaszki lubią. Wymyśliło to drzewo. Tylko milionów lat na to trzeba. A inne drzewko sobie taką substancję chemiczną wymyśliło, jakieś zioło, które tam leczy, tak sobie wymyśliło, tak pracowało nad tym, że nagle się okazuje, że wiecie, oni nie umieją tego w laboratorium związku odtworzyć dobrze, a roślinka sobie wymyśliła. Bo to miliony, jak miną lat, to sobie wymyśli. I ptaki, na przykład ostatnio taki obrazek widziałem, niedźwiedź polarny. Wymyślił sobie, że na lodzie będzie żył. Po co ma żyć w jakimś miejscu, gdzie jest dużo zwierzyny, są lasy? Jak można żyć na lodzie, mróz, nie idzie nic upolować, zdychają z głodu niektóre te niedźwiedzie, jak nic nie upolują. A co? A czemu miałby nie mieszkać sobie na lodzie? I jeszcze wymyślił, bo nie wiem, czy wiecie, że niedźwiedzie polarne są czarne. Mają czarną sierść, a ta biała to jest drugi włos jakby taki. I wymyślił, że biała sierść jest lepsza niż brązowa. Tylko miliony lat muszą minąć. I nagle jak ja to wszystko zacząłem tak sobie składać, mówię, Boże, jacy ludzie, my jako ludzie, jacy my jesteśmy głupi. Zamiast uznać, że mądry Bóg to wszystko zrobił, to mówimy, że samo się przerobiło, roślinki się przerobiły, ewolucja. Nikt tej ewolucji nie widział, ale ktoś powiedział, że to jest tak jak z Yeti. Wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. I o ewolucji też wszyscy mówią, ale nikt jej nie widział tak naprawdę. Amen? Bóg jest tym, który jest niezwykle mądry. I tak ten cudowny świat stworzył, on potrafi nasze życie poprowadzić. Ale musimy odrzucić te rzeczy, które go obrzydzą. Teraz muszę przyspieszyć troszeczkę. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pana, tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Czyli pamiętajmy, niech to będzie obraz, nie wiem, że się zbiera na wymioty. Przeczytałem o kobiecie, która w słoikach od ogórków znalazła mysz czy szczura. I przez tydzień nie mogła jeść, bo co zaczynała jeść, to na wymioty jej się zbierało. To taki obraz miejcie, kiedy Bóg patrzy na niektóre nasze zachowania. Butne oczy. Tak, przypowieści Salomona 6, od 16 do 19. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy. Jak ktoś jest pyszny, jak pogardza innymi, poniża innych. Bóg mówi, brzydzi mnie taka postawa. On tego człowieka kocha, bo on każdego człowieka kocha. Ale ta postawa jest dla Niego obrzydliwa. Kłamliwy język, to jest to, co Basia mówiła. Czyli pycha jest na pierwszym miejscu, kłamstwo jest na drugim miejscu. Bóg nienawidzi kłamstwa. Jeżeli kłamiesz kogoś, mówisz półprawdy, tak naprawdę to jest pełne kłamstwo. Bracia i siostry, nauczmy się jednej rzeczy. Jeżeli ktoś coś mówi, a ty nie chcesz o czymś powiedzieć, albo jest to dla ciebie niewygodne, to powiedz, nie chcę na ten temat rozmawiać. Na pamięć możemy się nauczyć tego zdania. Nie chcę na ten temat rozmawiać. Rozumiecie, o co mi chodzi? A nie, że my po prostu zaczynamy błąkać się i zaczynamy opowiadać wirtualne rzeczy. Ręce, które przelewają krew niewinną. Serce, które knuje złe myśli. Jeśli ktokolwiek ma nieprzebaczenie z nas i myśli ciągle źle o kimś, to jest właśnie takie knucie. Bóg tego nienawidzi. Bóg jest tym, który chętnie przebacza, więc On nienawidzi postawy nieprzebaczenia. Jest zresztą, Ojcze Nasz,
w modlitwie Ojcze Nasz słowo, które mówi: tak nam odpuść, jak my odpuszczamy swoim winowajcom. Czyli jak ja nie chcę komuś odpuścić, Bóg mi nie odpuści. A tu mamy następną rzecz. Dlaczego? Bo Bóg nienawidzi takiej postawy. Brzydzi się taką postawą. Nogi, które śpieszą do złego. Wiecie, ja jak byłem młodym chłopakiem, ja wiem, co to znaczy śpieszyć się do złego. Jak miałem coś dobrego zrobić, to byłem taki leniwy. Ale jak była impreza, to słuchajcie, 20 km na piechotę bym poszedł. Jak usłyszałem, że są dziewczyny, jest woda, to na piechotę bym poszedł. Nogi się śpieszyły do złego. Radość, że za chwilę będzie impreza, będzie coś złego. Bóg tego nienawidzi. Więc jeżeli do dobrych rzeczy jesteś leniwy, a do złych rzeczy jesteś dosyć chętny, to jest postawa, której Bóg nienawidzi. Składanie fałszywego świadectwa. To też jest związane z kłamstwem. Sianie niezgody między braćmi. Wiecie, jak można siać niezgodę między braćmi? Zwykła plotka czy obmówisko. To jest sianie niezgody między braćmi. I ty w zaufaniu komuś coś mówisz, albo mówi: no brzydzę się taką postawą. Nienawidzę tego. Zamiast uklęknąć się, pomodlić o tą osobę, to ty ją obgadujesz. Dalej. Gdyż przewrotny... To jest przy powieści 3 rozdział, 32 werset. Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Chcesz być przyjacielem Pana Boga? Bądź osobą szczerą, a nie przewrotną. Przewrotny to jest obłudny. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, że słowo obłuda, ono na samym początku swojego znaczeniowo w Grece, ono oznaczało tylko przekazywanie wiadomości, rozmowę. Później oznaczała aktora, który zaczynał coś tam mówić, przedstawiać rolę. I na końcu hipokryta, obłudnik, to jest też słowo na aktora tak naprawdę. On przedstawia kogoś, kim nie jest. Więc hipokryta to jest każda osoba, która gra pewną rolę. Pokazujesz się, że jesteś bardziej duchowy niż w rzeczywistości. Pokazujesz, że jesteś bardziej biedny niż jesteś w rzeczywistości. Pokazujesz, że jesteś bardziej bogaty niż w rzeczywistości. Że jesteś mądrzejszy niż w rzeczywistości albo głupszy niż w rzeczywistości. Są ludzie, którzy wykorzystują to, żeby zrobić wrażenie na kimś. Jeżeli ktoś żebrze na przykład, to on nie będzie przecież pokazywał ludziom, że jest bogaty, bo mu nikt nic nie da. Więc trzeba kompletnie takim biednym się zrobić. I obserwowałem kiedyś pewną panią koło targowiska w Krotoszynie, Rumunka. To było jeszcze przed jej pracą. Do pracy się przygotowywała. Przyniosła sobie styropian, kwadracik taki, położyła sobie to taki dokładny kwadracik, że uklęknęła na tym i spódnicą tak przykryła wszystko, żeby nikt nie widział, że ona na tym styropianie sobie klęczy. Mróz był naprawdę wtedy. Ona grubo ubrana, spódnica, wiecie, ten styropian pod tym. No każdy, co przechodził, się litował, mówi: no biedna kobieta, zaraz zamarznie. A ja widziałem przygotowania do pracy, więc wiedziałem, że ona nie zamarznie. Także można zrobić na jakieś wrażenie. Albo widziałem osobę, tylko nie pamiętam gdzie, chyba w Poznaniu ostatnio. Miała taką narość na ręce. Wszystko pozasłaniane, tylko narość odsłonięta, no bo to garnuszka zbiera. No jeżeli nie zrobimy wrażenia na kimś, żeby ktoś nam dał, no to on nam nie da. Ta osoba akurat miała jakąś tam dysfunkcję, miała narość na swojej ręce, więc mogła to pokazać. Ale my nie musimy mieć fizycznych wad. My możemy pokazywać siebie z tej strony, która robi na kimś wrażenie. I znam ludzi, którzy robią siebie biedniejszych niż są, bogatszych niż są, mądrzejszych, głupszych i tak dalej. Możemy to mnożyć. A mamy być sobą. Amen? Pamiętam pewnego brata. Ja go bardzo lubię. Opowiadałem tą historię na pewno w kościele. I to było tak, że jak ja bym powiedział, że jechałem Mercedesem, nie wiem, tam jakiejś klasy S, to on by powiedział, że jechał Rolls Royce'em. Ja bym powiedział, że Rolls Royce'em, to on jechał tam jeszcze lepszym samochodem. Ja bym powiedział, że jechałem karocą w 2 konie, to on w 4 konie jechał. Za każdym razem było, że on coś przeżył. Ja kiedyś go wziąłem i mówię: słuchaj, ja cię tak lubię. Po co ty zmyślasz takie rzeczy? Przecież ja wiem, ja cię znam już na tyle, że ja wiem, że ty takich rzeczy nie przeżyłeś. A, bo mi się wydaje, że jak po prostu powiem, że coś tam przeżyłem też takiego, to ludzie będą mnie lubili. Ja mówię: ty się dasz lubić bez tych głupot swoich. Miał taką po prostu... W ten sposób chciał uznanie znaleźć. Wiecie, nawet nieraz u wierzących coś takiego obserwuję. Jadę gdzieś do zboru, opowiem jakieś tam świadectwo. Opowiadam świadectwo nie po to, żeby pokazać, że ja coś przeżyłem z Bogiem, tylko żeby ludzi zachęcić. A ktoś mówi: bracie, ja ci opowiem swoje świadectwo. I ktoś mówi: a ja ci opowiem swoje, a ja swoje. To nie jest konkurs świadectw. Rozumiecie, co mi chodzi? To, co ja mówiłem, miało jakiś cel. A oni chcą jakby pokazać, że oni też są duchowi.
że uznali, że ja duchowo mówiłem, więc oni też duchowo coś chcą powiedzieć. Sprawdźcie, czy tak nieraz nie jest. Opowiesz świadectwo, ludzie nie posłuchają cię tylko od tak, tylko powiedzą ci swoje. I później każdy swoje opowiada. I nie ma porozumienia. Niby dobre rzeczy, a nieraz nie ma porozumienia, bo ludzie jakby chcą w ten sposób pokazać, że oni też Boga słyszą, oni też coś przeżyli z Panem Bogiem. Bracie i siostry, nie ma znaczenia, czy ty zrobisz dobre wrażenie na ludziach, czy nie. Zaznaczam, że jest taki fragment w Piśmie Świętym, który mówi, że mamy mieć dobrą opinię u ludzi, którzy nie należą do Kościoła. Czyli mamy być kulturalni, mamy dbać o opinię, ale nie w ten sposób, że zakłamujemy rzeczywistość. Amen? Mówię, jak są takie tematy, tutaj amen nie jest tak głośne. Spójrzcie. Zgubisz kłamców. Zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Czyli do następnych tych wersetów, które już czytaliśmy, mamy następne. Zbrodniarzami, obłudnikami, kłamcami brzydzi się Pan. Zgubisz kłamców. Ananiasz i Safira dokładnie to przeczytali, gdyby przeżyli. Gdyby to przeczytali, może by nie skłamali. Widocznie nie przeczytali tego wersetu, że z powodu kłamstwa można być zgubionym. Pamiętacie, w Piśmie Świętym jest napisane, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo. I nieraz ludzie mówią tak, czarują, bałwochwalstwo uprawiają, co za ludzie, Boga nie znają. A czy czytając ten werset wiemy, nieposłuszeństwo i krnąbrność może być naszym udziałem. Nie kłaniamy się obrazkom czy posążkom, ale jesteśmy krnąbni wobec Słowa Bożego. Bóg swoje, a my swoje. I Bóg mówi, zrób, a mówimy, jestem słaby. Za pół roku Bóg mówi, zrób, a mówimy, nadal jestem słaby. Za dwa lata Bóg mówi, zrób, nadal jestem słaby. I Bóg swoje, my swoje. Bóg, jeżeli mówi, że mamy coś zrobić, to chyba przeliczył te nasze siły. Wie, na ile mamy możliwości i na ile jesteśmy w stanie to wykonać. Amen? Więc nawet jeżeli stwierdzimy fakt, że jesteśmy za słabi, to Bóg nam da swoją moc i pomoże nam. Jeśli mówi zrób, to zrób. Bracia i siostry, naprawdę, jak będziemy czytali teraz Słowo Boże i pisze, żebyśmy coś zrobili, zróbmy tak po prostu. Amen? Następne. Może list do Galacjan nawet nie będę czytał, bo wiadomo, że to są uczynki ciała. Pamiętacie te wszystkie czary i tak dalej. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. Tu jest już nie obrzydzenie, ale nienawiść też. Boża. Jeremiasza 44:4-5. A przecież ja posłałem do was nieustannie i gorliwie wszystkie moje sługi proroków, mówiąc, nie czyńcie tej obrzydliwości, której ja nienawidzę. Ale nie usłuchali i nie nakłonili ucha, by się odwrócić od swojej złości i nie spalać kadzidła cudzym Bogom. Znowu mamy bałwochwalstwo, obrzydliwość. To zaś powinniście czynić, bo teraz już znowu w pozytywną stronę idziemy. To zaś powinniście czynić. Mówcie prawdę jeden drugiemu. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki w bramach i zachowujcie pokój. To zaś powinniście czynić. Mówcie prawdę jeden drugiemu. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki. Zachariasza, to jest księga Zachariasza, 8 rozdział, 16-17. Nie knujcie złego w swoim sercu, jeden przeciwko drugiemu i nie lubujcie się w krzywoprzysięstwie, gdyż tego wszystkiego nienawidzę. Później mamy objawienie, ta zwymiotowana letniość, czyli postawa letniości. I teraz powiem tak. Jeżeli słuchasz Boga i szukasz Boga, po pewnym czasie stajesz się człowiekiem, który odzwierciedla dokładnie Boże serce. I przeczytam o Dawidzie. Akurat Dawid jest dobrym przykładem. Psalm 26, werset 5. Nienawidzę zgromadzenia złoczyńców i nie zasiadam z bezbożnymi. Bóg mówi wcześniej, że nienawidzi bezbożności, przewrotności, złości, kłamstwa. Dawid mówi, nienawidzę tego samego. On, jako mąż Boży, człowiek, który żył z Bogiem, mówi, nienawidzę tego, czego Bóg nienawidzi. I tu, bracie, zadaj sobie pytanie, czy nienawidzisz tego, czego Bóg nienawidzi? Czy czujesz obrzydzenie w tych miejscach, w których Bóg czuje? Czy też nie? To musimy sobie w domu zweryfikować swoje życie, porozmawiać z Panem Bogiem, poczytać Słowo Boże pod tym kątem i sprawdzić, czy rzeczywiście jestem tym, który podoba się Bogu. Stara się podobać Bogu. 101:3 psalm. Nie stawiam przed oczy swej niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Czyli to, czego Bóg nienawidzi, On tak samo nienawidzi. Psalm 119:104.
to jest 119, 104. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Dawid nienawidzi tego, czego Bóg wcześniej czytaliśmy, nienawidzi. 113 werset. Ludzi chwiejnych nienawidzę, ale zakon Twój miłuję. Ludzi chwiejnych nienawidzę. Popatrz, czy nie jesteś chwiejny w swoim postępowaniu. Czy nie czytamy w liście Jakuba, że ludzie chwiejni w całym swoim postępowaniu, że nic tacy chwiejni ludzie nie dostaną, bo nie mają wiary, bo nie żyją z Bogiem? Dawid to zauważył. Więc słuchajcie, oddaliśmy życie Jezusowi, więc idźmy za Jezusem do końca naszego życia. Tak się ślub bierze, też na całe życie. Amen? No nie widzę entuzjazmu, ale idźmy do końca naszych dni za Jezusem. 128 werset. Dlatego uznaję za słuszne wszystkie ustawy Twoje. Nienawidzę wszelkiej drogi kłamstwa. I 163 werset jeszcze. Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, lecz kocham Twój zakon. Czyli te słowa nienawiść, obrzydzenie, Dawid miał w swoim słowniku też. Ale jego serce, czy jego odpowiedź była taka sama, jak Bóg odpowiada. To, czego Bóg nie lubił, on nie lubił, czego nienawidził Bóg, nie, on też nienawidził, czego Bóg, co Boga brzydziło, on też mówi, czuję obrzydzenie do tego. I bracia i siostry, naprawdę chodzi mi właśnie o to, żebyśmy stali się ludźmi, którzy odzwierciedlają Boże serce. I zaczynamy oczywiście od sprzątania. Czyli usuwamy rzeczy, których Bóg nie lubi, czy których Bóg nienawidzi. Amen. I przeczytam wam jeszcze takie króciutkie, to jest minutka dla refleksji. Wczoraj to znalazłem. Tylko Bóg może dać wiarę. Jednak Ty możesz dać świadectwo. Tylko Bóg może dać nadzieję. Jednak Ty możesz pogłębić wiarę w sercach swoich braci. Tylko Bóg może dać miłość. Jednak Ty możesz uczyć, jak kochać innych. Tylko Bóg może dać pokój, jednak Ty możesz zasiewać zgodę. Tylko Bóg może dać siłę, jednak Ty możesz pocieszyć kogoś wątpiącego. Tylko Bóg może dać życie wieczne, jednak Ty możesz go uczyć innych. Tylko Bóg może dać światło, jednak Ty możesz sprawić, by zajaśniało w czyichś oczach. Tylko Bóg jest życiem, jednak Ty możesz wzbudzić w innych pragnienie. Tylko Bóg może uczynić coś, co zdaje się niemożliwe, jednak Ty możesz uczynić to, co możliwe. Bóg jest samowystarczalny, podoba Mu się jednak, gdy może liczyć na Ciebie. Wiecie, mi się to spodobało, bo to jest właśnie Bóg może to, Bóg może wszystko i my jakby nic nie robimy. Nie, my też mamy swoje zadanie do wykonania. Bóg jest tym, który daje święte życie, który daje swego ducha, który daje swoje słowo, który nas zmienia, ale my mamy też odrzucać to, co jest złe, żeby to, co dobre, miało dobry grunt w naszym życiu. Amen. Pochylmy nasze głowy na chwilkę. Panie, my przepraszamy Ciebie za każde nasze zachowanie, postawę życia, emocjonalną, moralną, której Ty nienawidzisz, którą się brzydzisz. Wybacz nam to, Panie. Boże, te wszystkie przykłady, które dziś przytaczaliśmy, prosimy Ciebie, żeby zapadły w naszym sercu, tak żebyśmy nasze życie dostosowali do Twoich dróg, żebyśmy przyszli po posilenie do Ciebie i wykonali wszystko, do czego nas przeznaczyłeś i powołałeś. Panie, tak żeby nasze dzieci, następne pokolenie po nas znało Cię lepiej niż my. Żeby następne pokolenie, Panie, było bliżej Ciebie, żeby Twoja chwała zstępowała cały czas. Panie, my chcielibyśmy być błogosławieni, chcielibyśmy nasze błogosławieństwo przekazać naszym dzieciom. My chcielibyśmy zobaczyć nasze wnuki, jak są błogosławione. Panie, my chcielibyśmy zobaczyć, jak to miasto jest przebudzone i okolice. Panie, kiedy będziemy żyli źle, Twoje błogosławieństwo będzie odsunięte od nas. Dlatego my chcemy pokutować, chcemy uniżyć się przed Tobą, chcemy naprawić nasze drogi i pragniemy tego błogosławieństwa, pragniemy Twojego życia. Wstąp, Duchu Święty, na nas teraz. Królu, niech krew Jezusa oczyszcza nas z naszych grzechów. Panie, z naszych wymówek, tłumaczenia się, z rzeczy, które są obrzydliwe lub których nienawidzisz. Wybacz nam to wszystko, Panie, i pobłogosław nas. Daj nam Bożą zachętę, Królu. Tak, żeby nasze życie odzwierciedlało to, co czytamy w Twoim Słowie. Tak, żeby nasze życie odzwierciedlało, Panie, i naśladowało mężów wiary opisanych w Piśmie Świętym. Mężów wiary, mężów świętości, mężów, którzy miłowali. Prosimy Ciebie o to w imieniu Jezusa. Amen.